Yeah, it'll be there. Sure. Oh, okay. Oh, please. That's what I said. Serio? Ostatnio też tak mówiłeś. Nie chcę cię krzywdzić, tylko mnie to spowolni. O, bardzo miło z mojej strony. German, pocać ta kasa. Właściwie to nic. Staram się tylko podtrzymać rozmowę. Mam dość gadania. Szkoda, byłoby o wiele milej, gdybyśmy nawiązali nić porozumienia. A, zapomniałem, że ty nie masz uczuć. No dalej, Herman, możemy znaleźć jakiś ciekawy temat do rozmowy. Herman? Co, reagujesz teraz tylko na ksywkę Shocker? Panie Shocker! Mam cię. Pogadajmy. Powtarzam, mam dość gadania! Szczerze, Herman? Dlaczego znowu kradniesz? Wiesz, że policja ma cię cały czas na oku. Od dawna wiadomo, że nie grzeszysz inteligencją, ale to już szczyt głupoty. Jesteś zdesperowany, a to oznacza, że nie kradniesz tylko dla siebie. Na pewno z kimś pracujesz, albo dla kogoś. Albo grzecznie mi powiesz, kto to jest, albo sam to z siebie wytrząsnę. Masz wybór! Ruchy, ruchy, ruchy! Są takie wysokie budynki, skakiwać. No co bym unik. Wiesz co, Herman? Nie masz krzty własnej osobowości, ale ten kostium wymiata. Opowiesz mi o nim więcej? A się dowiedzieliście? Dobra robota. Dowiedziałeś się, dlaczego to zrobił? Próbowałem, ale nie chcę gadać. W dodatku chyba mnie nienawidzi. Wiesz, o to akurat nie trudno. Ale ty mnie lubisz, prawda, Yuri? Toleruję cię. Wow, to chyba najmilsza rzecz, jaką od ciebie usłyszałem.
zasięgu. A tu... zabawić, jak to mówią. No, przez to. Zdaje się, że mam trochę czasu. To dobry moment, żeby przyjrzeć się tej masce. O, to MJ. Chwila, okej, słuchaj, a w tym czasie musiałem być. Cześć, MJ. Jeszcze nie śpisz? Nadrabiam zaległości. Widzę, że miałeś dzisiaj niezłe starcie z Shockerem. Da, był wyjątkowo wojowniczy. W każdym razie dzięki za kolację. Ile ci wiszę? Co powiesz na przysługę? Wciąż masz tę maskę z galerii? Tak, właśnie wybieram się do Fist, żeby zapytać o nią Martina Lee. Martina Lee? Po co? Ukończył historię sztuki. Jeśli ktoś może coś wiedzieć o pochodzeniu tej maski, to on. Ekstra. Informuj mnie na bieżąco, dobra? Pomoc na życie! Wydaje mi się, że to grubsza sprawa. Powinienem to nagrać. Jasne. Czyli, że mogę dzwonić, kiedy chcę? Jasne. Kiedy tam chcesz. Więc chyba znowu rozmawiamy. Fajnie. Już prawie ranek. Niedługo zjawi się pan Lee. Może coś zjem? Ale strój. Pan Lee powinien być już w swoim gabinecie. Wszystko u was w porządku? Peter, czego ci trzeba? Przepraszam, że przeszkadzam. Moja przyjaciółka Mary Jane jest reporterką. Pisze artykuł o imporcie dzieł sztuki i znalazła coś. Potrzebuję opinii eksperta. Wiem, że pan ma wykształcenie. Być może w końcu mi się do czegoś przyda. Pokaż, co tam masz. Ciekawe. Gdzie to znalazła? Nie jestem pewny. Co to takiego? Replika chińskiej maski operowej. Od lat takiej nie widziałem. Ten symbol z tyłu oznacza demona. Demona? Mój ojciec w dzieciństwie czytał mi historię o duchach, w których były ta maska i symbol. Strasznie się bał. Peter, słuchaj. Ta maska może wiązać się z niebezpiecznymi ludźmi. Niech Mary Jane znajdzie inny temat. Może jej coś grozić? Tego nie wiem. Warto ryzykować? Okej, wszystko jasno, wszystko. Aha. Ale ten włosk jest taki... Dobra, to jest dobrze.
Symbol wewnątrz maski oznacza demona. Pan mi się wystraszył. Nigdy go takiego nie widziałem. Powiedział nawet, żebyś odpuściła tę sprawę. Jeszcze czego? Myślisz, że pan Lee wie więcej niż twierdzi? Nie, chyba po prostu odezwały się jakieś dziwne wspomnienia. Wiem, że miał dość trudne dzieciństwo. Jasne, ma sens. Demony... chwytliwa nazwa. Dobra, biorę się do pisania. Pa! Cóż, poszło lepiej niż myślałem. No. Zawsze się znów polatać po mieście. Jej! Jak ja to kocham! Jej, spójrzcie na tą żonę już nie mnie godzin. Czaj. 20, 21, 22, 23, 12, 1. 6 godzin. Ja pierciu. Mam trochę wolnego czasu przed wizytą w laboratorium. Zobaczmy, czy na mieście jest coś do powiedzenia. Jak to tak szybko? A myślę, że to kupiłem. O, ja to kupię. Zagramy. To tylko temat, który bada Mary Jane. Nie martw się, dopilnuję, żeby uważała. Proszę, powiedz, że do siebie wróciliście. Rozmawiamy ze sobą. To już coś. Mam nadzieję, że pan Lee nie jest zły. Po prostu się martwi. Przyznam, że trochę mnie to poruszyło. Wiedziałam, że cię lubi. Podziwia to, jak chętnie pomagasz innym. Myślę, że widzi w tobie odbicie młodszego siebie. Dwie piekielnie bystre sieroty. Ja też go podziwiam. Masz świetnego szefa, ciociu. Powtórzę mu to. Kocham cię, Peter. Ala moja! Uwaga, jednostki! Mamy zgłoszenia o rozwoju... Halo? Peter, tu doktor Octavius. O, co słychać? Kapral Texidor... Wybacz! Na, próbę. Na śmierć zapomniałem. To znaczy, nie zapomniałem, tylko... zaraz tam będę. Zaczyna wchodzić ci w nawyk. Weź się w garść. Ma rację. Za chubę czasu. No i gdzie to samo to? Musimy się szybko zapytać. Ale i typie. I koniec z bandziorami. Uwielbiam happy endy. Uwaga! Zgłoszono nam sprzedaż narkotyków. O, no bo. Funkcjonariusze z Melchior. Czekać na rozkazy.
i przestępcy. Zawsze idą ze sobą w parze. Cześć, chłopaki. Macie na to recepty? Ja widzę, przeszłem do knop. Oj, to samo Octaviusa, tego złego Susa. Cholera. Ten wypadek kiepsko wygląda, aby nikt nie ucierpiał. Mogę iść dalej. To jest samochodowy psie. Sprawcy tego wypadku złapani, ale tam wciąż są ludzie. Kogoś przygniótł samochód, muszę się śpieszyć. To już wszystko. Cieszę się, że mogłem pomóc. No, że to tak chwilę dostajemy, tak wszystkie strzały tak chwilę dostajemy i teraz takie słabe. O Boże, kiedy ta taka w ogóle się zaczynała, coś. I znów w tym miejscu, z początku tyłu. 8. Mamy pierwszą z oczu za 5 minut. Mamy pierwszy kartę Freeza. Jak to działa? Jak zwyczajna ręka. Myślisz, co chcesz zrobić i... Bucky. Tak! Ej, hej, co wy robicie? Naruszacie warunki bezpieczeństwa. W tej chwili przestańcie! To niezwykle delikatny sprzęt. Dość tego, dzwonię prosto do burmistrza. Peter Parker, co u ciebie słychać, kolego? To wilku mowa. Panie Osborne. Oj, przestań, jak długo się już znamy? Mów mi, panie burmistrzu. Mów mi normalnie. Normalnie. Normalnie? Co to ma znaczyć? Nasza umowa wymaga ścisłego przestrzegania środków bezpieczeństwa. Niestety, to nie pierwszy zarzut. Zostały uchylone. Przeze mnie. Już dawno powinniśmy skonfiskować ten sprzęt. Ale dokonałem przełomu. Dziękujemy za wszystko, co pan zrobił dla naszego kraju. Moi pomocnicy zabiorą pana do Oscorp Robotics, gdzie otrzyma pan najwyższej klasy protezę. Za darmo. Nie chodzi o środki bezpieczeństwa, prawda? Prób
Spróbuję ci pomóc, Otto. Możesz skontynuować pracę. Ale w bezpiecznym miejscu. Znaczy, Oscorp. Zawsze byłeś bystrym człowiekiem. Ani trochę się nie zmieniłeś. Ty również. Hej, Peter. Harry wraca z Europy na początku przyszłego roku. Może rozkręcicie ten biznes, o którym rozmawialiście? Radzę wykorzystać tę okazję. Ale kto mówił, że ma jakiś sprzęt dla Spidermana? Spokojnie, spokojnie. Nie zabrali wszystkiego. Zaczniemy od nowa. Peter, to już koniec. Bez dotacji z miasta nie będę miał z czego ci płacić. Muszę to przemyśleć. Na twoim miejscu szukałbym nowej pracy. Będzie piło go? No tak mam jakieś w tym kierunku. Tu w ogóle jeszcze nie było. No tak. Chciałbym jakoś pomóc doktorowi. Że zadzwonię do Harry'ego. Poproszę go, żeby pogadał z ojcem. No co to? Harry'ego. Dobra. Nigdy nie słuchał. Próbował wręcz obciąć fundusze na jego stacje badawcze. Ej, jedna z tych stacji jest niedaleko stąd. Sprawdzę, jak działa pod nieobecność Harry'ego. Muszę jakoś pomóc doktorowi. Coś wymyślę. Harry zostawił mi wiadomość, zanim wyjechał do Europy. Mama pracowała nad stacjami badawczymi, które niosłyby społeczną korzyść. Uruchomiłem je, ale wyjechałem i boję się, że Oscorp je wyłączy, jeśli nie dostrzeże w nich zysku. Może mógłbyś je kontrolować? Więcej szczegółów poznasz w każdej z nich. Dzięki, stary. Dopóki tam będą, będę czuł obecność mamy. Rachunków za to nie zapłacę, ale ten projekt wiele dla niego znaczy. Zrobię, co będę mógł. Ustawiłem w mieście kilka stacji badających powietrze. Mają mierzyć, jak to było, zanieczyszczenia, zanim osiągną toksyczny poziom. Swoją drogą, myślę, że Oscorp wolałby, żeby projekt upadł, Stężenie węglowodorów policyklicznych w powietrzu jest zbyt wysokie i ciągle rośnie. Jeśli tak dalej pójdzie, ludzie zaczną umierać. Czym mam je pobrać? Tutaj. Okay.
Wow, co? Odbijam to jest za nocy. Zbieram dobre krótki, znaczy zawartość to trucizna, ale krótki dobre. Tu tam się zbiera. Napędzam tym ludziom niezłego stracha, jak Doskonałe światło. Zresztą zajmę się Wydział Ochrony Środowiska. A powinienem sobie sprawić zielony kostium na Dzień Ziemi. No, stacja Karek właśnie ocaliła zdrowie mieszkańców. No. O, no. Ciekawe, jak teraz paszport udowodni, że jest zbędna. Wyciągnęli
tu byłem raz po plecach, no? Tam był. Jakby tam. No gdzieś tutaj na końcu, no? No to się buguje, ale daj radę. Ale jest to, że faktycznie Spider się czymś łapie, czegoś łapie, a nie tak kiedyś powiedzieć. Jest. Mamy. Czy będą takie pogody, ryby i w ogóle takie te stacje są. Zajmij się. Trzeba zostać. Na to zostać. Na to. Nie to. To na to. Spiderem tym. Okay. To już reszta w ostatnim odcinku. Oglądajcie, a lubię.